Witam wszystkich, ja się nazywam Michał Sajdak. Może nawet dobrze, że mam mikrofon, bo będę wolniej tutaj jakieś rzeczy pokazywał, bo będę pisał tylko jedną ręką, więc będzie można na spokojnie tutaj różne rzeczy sobie prześledzić. Powiemy sobie dzisiaj i zobaczymy też parę przykładowych ataków na świat IoT. Dwa słowa o mnie, jeśli ktoś nie kojarzy takiego serwisu Securac, to zapraszam zerknąć. Z kolei tak komercyjnie bardziej zajmuję się prowadzeniem szkoleń z obszarów bezpieczeństwa i też realizuję rzeczy, które się nazywają testy penetracyjne, czyli włamania do konkretnych infrastruktur. O samej prezentacji. Zaczniemy sobie od takiego, mam nadzieję, ciekawego buga, w miarę świeżego. On, co ciekawe, nie jest jeszcze do końca spatchowany, jeśli chodzi o przejmowanie pewnych kamer CCTV, to o tym za momencik. Pokażę też moje badania dotyczące hakowania TP-Linków, też ten temat pokażę na żywo. Plus w trakcie prezentacji pojawi się kilka rzeczy bardziej, może nie na żywo, ale też ciekawych, też z szczegółami technicznymi dotyczącymi właśnie naszego tematu, czyli hakowania IoT. Dobrze, pierwszy egzemplarz to jest być może rzecz troszeczkę egzotyczna, kamera firmy Gun Security. Jest tutaj ona na dole, widzieliśmy ją przed chwilą. Jest to o tyle ciekawy sprzęt, że raczej to nie jest do użytku domowego. Kosztuje taka kamera kilka tysięcy, ponad 10 tysięcy potrafi też kosztować w zależności od funkcji. Ma kilka różnych ciekawych rzeczy związanych na przykład, to bardziej software'owe historie, z wykrywaniem jakichś porzuconych przedmiotów, czy takie w miarę niby proste rzeczy, podgrzewanie tej kamery, żeby w zimie dobrze działała, dzień, oczywiście noc, sterowanie, zoomowanie i tak dalej, i tak dalej. Fajne też mają referencje, jeśli chodzi o przynajmniej informacje ze strony producenta, gdzie oni wdrażają. Tutaj kilka z takich firm, przynajmniej część pewnie wam znanych. Więc wydawałoby się, że bezpieczeństwo tego powinno być jakoś tam w miarę na przynajmniej rozsądnym poziomie. No to zobaczmy, jak wygląda tutaj konkretna seria bugów. Kamera wygląda w ten sposób, jakaś tam data i ten ciąg to jak widać raczej jest ustawiony przeze mnie niż coś to miało być standardowe. Tutaj mamy możliwość, pokażę to w dwóch krokach, zalogowania się do panelu administracyjnego. Później w finalnym kroku pokażę, że to jest w ogóle niepotrzebne, niezależnie jakie tam hasło ktoś ma ustawione. Próba, ale nieudana. Tu będzie coś innego, nie będzie to zupełnie SQL Injection, ale rzeczywiście punkt za uwagę. Myślę, że się możesz zgłosić po koszulkę, a może być i teraz, rzeczywiście, żeby nikt nie zabrał. Jeśli rozmiar nie pasuje, to można ją wymienić jeszcze w tym naszym community cornerze, to zapraszam po. Będę miał jeszcze dwie książki do wygrania, to a propos pytań, czy jakichś pytań, które ja zadam w trakcie prezentacji, jeszcze jedną koszulkę. To nie jest SQL Injection, będzie to coś innego. Tutaj na początek się zalogowałem jakimś standardowym, czy po prostu swoim użytkownikiem i hasłem na to urządzenie. I w pewnym miejscu jest tutaj w miarę taka prosta rzecz, mianowicie przy ustawieniach adresu IP dla tej kamery mogę sobie taki adres ustawić ręcznie. No nic to jakby wielkiego nie jest. Natomiast żeby sprawdzić, czy w mojej sieci taki adres przypadkiem nie istnieje, jest tutaj taka funkcja test. Czyli wybieram sobie dowolny adres IP, może być i ten, naciskam test. On sprawdza, czy ten adres jest ogólnie rzecz biorąc żywy, czy nieżywy. No i tu mi za jakiś czas może wyświetlić informację dead albo ok, tak w tym przypadku adres dostępny. Więc mogę go śmiało już sobie tutaj później ustawić i apply zasejwować. Natomiast w tle uruchomiłem sobie takie narzędzie, które się nazywa Burp Suite. To jest coś, co umożliwia mi przechwytywanie lokalnie na laptopie komunikacji HTTP. I tutaj zobaczmy, że jest taka ciekawa komunikacja, czy ciekawa, zaraz się okaże, że ciekawa, którą wysyła moja przeglądarka do kamery. Zobaczcie, że jest tutaj też ten adres IP, który się tam wcześniej pojawiał. Teraz, żeby to wam pokazać, że ja tutaj nie będę nic oszukiwał, to zobaczmy sobie, że na kamerze, czy na kamerze istnieje taki plik, o niech będzie ten boom.txt. No raczej takiego pliku boom.txt tutaj nie ma. O co chodzi z tym plikiem? No, biorę sobie tą komunikację, którą tutaj widzieliśmy, przerzucam ją sobie w takim trybie do edycji, tutaj w tym repeaterze i tutaj jak się przygotowywałem, to dołączyłem sobie taki ciąg, czyli dokleiłem po pipe'ie konkretne polecenie, które mi
wyświetla na przykład etc passwd, zrzuca wynik do pliku boom.txt. To wszystko wymaga uwierzytelnienia, ten login i hasło jest zaszyty tutaj. Nie będę zadawał wrednego pytania, żeby to w pamięci z Base64 odkodować. Coś łatwiejszego może będzie. Zobaczmy, jak to działa w każdym razie. Odpalam, czyli jeszcze raz wysyłam ten nagrany i zmodyfikowany request. I teraz, jak wejdę na boom.txt, no to w zasadzie jest. Czyli w skrócie, mam możliwość wykonywania dowolnych poleceń w systemie operacyjnym, natomiast no, usprawnia mi roota to tak swoją drogą, ale wymaga to wszystko uwierzytelnienia. No i teraz troszeczkę się tutaj zastanawiałem, jak to zrobić bez uwierzytelnienia, bo zobaczmy, że jak ja usunę ten ciąg tutaj na dole, albo go zmienię, to hasło zakodowane i wyślę jeszcze raz request, to mam informację unauthorized. Czyli podałeś, mówiąc w skrócie, złe hasło. Tu kolega przed chwilą na prezentacji, niestety byłem tylko na końcu, ale bardzo fajne rzeczy opowiadał, szkoda, że nie byłem wcześniej, opowiadał, że tam basic out w ostateczności wystarczy. No i rzeczywiście wystarcza, ale zobaczmy, jaki tutaj trik można zastosować na tej kamerze. Mianowicie są sprawdzenia gdzieś tam w konfiguracji tego web serwera wbudowanego w tą kamerę, czy plik ma rozszerzenie CGI, tam kilka jeszcze innych rozszerzeń. Jak tak, to uwierzytelnienie jest sprawdzane, jak nie, to nie. No i się okazuje, że można zrobić na przykład coś takiego. Dla web serwera to już nie jest plik CGI, w sensie dla tego modułu, który sprawdza uprawnienia, tylko jest to CGI slash, coś innego niż CGI. Natomiast dla silnika, który sprawdza, czy który wykonuje konkretny kod, no to jest po prostu zwykły plik CGI. Jak daję teraz go, to dziwo, zobaczcie, nie ma tego na authorize, tylko jest OK. Co dalej? Jak tutaj takiego interaktywnego roota zdobyć? No to się dalej okazuje, że na tej kamerze nie wiedzieć, po co jest zainstalowany netcat, więc pewnie do testów, więc sobie tego netcata teraz tutaj odpalmy. Netcat, parametry minus L, czyli listen, te plusy to są spacje, więc tak, w ten sposób, minus listen, na jakimś porcie by się przydało tego netcata ustawić, niech będzie taki. I jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić, odpalmy sobie na przykład jakiegoś shella. Dobra, plus jeszcze zrzućmy to wszystko w tło, ampersand na końcu. Czyli netcat, aha, tu zabrakło jeszcze chyba plusika jednego, czyli tej jednej spacji. W trybie listen na porcie 4.2 z odpaleniem shella. Dobra, wszystko chyba wygląda ok, więc zaraz to odpalę, ale wcześniej, nie wiem, czy tam z tyłu jest to widoczne, tak pewnie sobie, co? Czy widać? Nikt nie mówi, że widać, więc pewnie nie widać. Widać w miarę. Dobra, to zrobię, żeby było widać jeszcze lepiej. Na białym tle może. No właśnie. Mówiąc w skrócie, odpaliłem sobie maszynę wirtualną, żeby z niej podłączyć się netcatem do tej kamerki i pokazać de facto, jak to działa. Dobra. No i zobaczmy. Netcat. Ktoś pamięta, jaki tam był adres IP na końcu? 160? 160 chyba, port 4.2. Jest connection refused, czyli czegoś, co się spodziewamy jakby normalnie. Natomiast teraz wysyłam ten absolutnie nieuwierzytelniony request. Uwaga, hop. Coś tam się dzieje, mniejsza z tym co. Natomiast tutaj już nie mam connection refused, tylko mam dostęp do shella. I jak widać, wszystko tu się odpala z uprawnieniami roota. No dobra, ale ten burp to może nie każdy jakby lubi takie narzędzie, może coś prostszego. Teraz mają zakazać tych narzędzi służących do ataków, bo to są takie niebezpieczne. Więc użyjmy najbardziej popularnego narzędzia do ataków, czyli przeglądarki zwykłej. Tutaj w zasadzie nie trzeba wiele robić, wystarczy skopiować sobie po prostu cały ten ciąg, trach, copy, wziąć przeglądarkę. Mogę to nawet ją zamknąć, żeby się tam nie logować do tej kamerki. To było 160. Ten widok oczywiście tutaj mamy, natomiast jak już wejdę na setup, to raczej się pokaże basic out, nie loguję się. Sprawdzę na pewno, czy jest cały czas connection refused. Jest na dole connection refused. Wchodzę zwykłą przeglądarką na ten śmieszny URL. Może slasha usunę. Coś tam się dzieje. A ja tymczasem
ze swojego komputera mam elegancko dostęp na Shella, czyli dostęp do nagrań, dostęp do sterowania tą kamerą, zobaczcie, jest tam jakiś UPTZ, czyli pan tilt zoom, jest dostęp do nagrań na karcie SD, no absolutnie wszystko mam ruta na tej kamerze, mogę atakować dalej jakieś systemy, no absolutnie wszystko. Jednym konkretnym małym requestem. Jest też dalsza część tej analizy, ale jeszcze producent ma powiedzmy z miesiąc około czasu, żeby zapatchować to na innej kamerze. Bugi trochę inne. Także jeszcze mam jeszcze jedną kamerkę, taką bardzo znanego producenta, jakbym go powiedział, każdy ją zna. Zachęcam do zerkania na Sekuraka, w następnych paru miesiącach to gdzieś tam będzie opisane. Dobra, może żeby was tutaj też rozgrzać przed tą taką dawką teorii, która będzie w miarę też bezbolesna, od razu parę bugów na TP-Linkach, które się tutaj szybko pokazują. Jest to z kolei bug, który w miarę jest uniwersalny, w sensie wiele różnych modeli jest na to podatnych. Jak widzicie, mam... Ops. Mam refleks. Gorzej, że kabelek się chyba tutaj coś zhakował się. Także jak jakiś ewentualnie inny kabelek macie, to z chęcią, bo się chyba coś stało z gniazdkiem. Aha. Dobra, to prośba o mały update kabelka, jeśli by się dało. Ja powiem o tym TP-Linku może w międzyczasie, co tam się ciekawego działo. Bug jest w miarę uniwersalny, czyli działa na wielu modelach i docelowo wystarczy jeden URL zrobiony z przeglądarki, działa to po LAN-ie, działa to po WAN-ie, bez żadnego absolutnie uwierzytelnienia. I na TP-Linku dostajemy uprawnienia znowu root. Takie interaktywne, takim netcatem, jak pokazałem przed chwilą. To z tą podatnością jest taka, powiedzmy, jedna ciekawostka związana, czyli ja to zgłaszałem do TP-Linka jakiś czas temu, ale TP-Link w ogóle nie odpowiedział, w sensie jakby nie jest zainteresowany w ogóle patchowaniem. Po czym minęły 2 tygodnie, zgłosiłem jeszcze raz z CC na TP-Link Polska, najpierw do Chin gdzieś tam im to wrzuciłem, no i się okazało, że też nie reagują. Po czym to gdzieś tam opisałem, podchwyciło to kilka takich serwisów zachodnich, no i się okazało, że dopiero wtedy TP-Link zareagował, no i dopiero wtedy jakby spatchował, wysłał jakieś tam podziękowania, tego typu różne historie. O dziwo, na początek podchwycili to Rosjanie, w sensie tę informację, opublikowali to na swoich jakichś tam blogach lokalnych, po czym od Rosjan podchwycili Amerykanie i piszą, że tam Ruscy piszą, że w Polsce tam piszą o jakichś tam bugach konkretnych na TP-Linku i dopiero wtedy TP-Link się zastanowił, no dobra, może to jest bug, a nie jakaś tam ciekawostka przyrodnicza. Co ciekawe, zostało to krzyknięte jako backdoor w TP-Linku. Backdoor TP-Link produkcji chińskiej, więc od razu to jakby spowodowało no pewną taką konsternację, co ci Chińczycy jeszcze tam ciekawego mogą nam ewentualnie dawać. Dobra, już będziemy podpinać kabelek. O właśnie, super. To może tak... Dzięki za sprawną reakcję. No to lećmy w takim razie z tym bugiem. Ops. Lecą kolejne rzeczy. Może kogoś poproszę o trzymanie. O, trzymanie mikrofonu, albo ktoś ma plaster, może to sobie komputer przyczepię. Hasełka, dobra. Dobra. TP-Linki. Trzyma się, trzyma. Potrzebuję przełączyć się kabelkiem do tego TP-Linka mojego, bo też go mam na żywo, co ciekawe. I prośba o chwilę skupienia, bo ta podatność jest na początek troszkę taka skomplikowana, w sensie wymaga różnych kilku kroków, natomiast ta finalna podatność jest taka w miarę prosta, czyli wystarczy jeden znać ciekawy URL i wszystko fajnie działa. Dobra, no to lecimy w takim razie z koksem. Nie, jest okej. Daliśmy radę z taką historią, więc już damy radę z wszystkim. Dobra, na początek, tak jak mówiłem, wymaga to zalogowania się. Finalny krok tego nie będzie wymagał. I na tym TP-Linku, to też nie jest potrzebne do finalnego ataku, bardziej do takiej wstępnej analizy, mam możliwość szerowania z pendrive'a folderu.
Mamy jakieś różne foldery, w większości puste. Wezmę sobie jakiś taki pusty folder, dowolny, no i go szeruję. Czyli szeruję go na FTP-ie w katalogu folder 1. Chwilkę to trwa. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na FTP-ie właśnie. Wymagane logowanie. No mam ten katalog folder 1, czyli mapowany, chyba pusty katalog, ten OCA. Wchodzimy do niego. No i w sumie jest pusty. Nic dziwnego. Wychodzę z tego katalogu, cd slash. Jestem tutaj, wychodzę dwie kropki. Jestem tutaj. Jest to jakiś tam jail albo coś takiego. Jak z tego wyskoczyć? No to jeszcze raz szerujemy folder. Dokładnie to samo, co przed chwilą. Pyk. Używam tego samego narzędzia, tego burpa, burp suite, do przejęcia w locie tej komunikacji z mojego laptopa, samej, z własnej komunikacji, nikogo tu nie atakuje. I zobaczcie, że w przejętej komunikacji z przeglądarki do kamery, jest do kamery, teraz do routera, mamy taki dziwny katalog, slash tmp, slash usb disk, coś tam, coś tam, coś tam. No więc spróbujmy go przechyczyć, tak? Wysyłam. Wchodzimy. I zobaczmy, o, jeszcze raz, admin z wiadomym hasłem. I zobaczmy teraz, co jest w tym folderze dla odmiany folder 2. Dobra. No i mamy rzeczywiście pięknie file system urządzenia. To jest jakoś, powiedzmy, w miarę ciekawe, ale pytanie, jak się dostać interaktywnie na shella na takim systemie, jak móc wykonywać dowolne polecenia z uprawnieniami roota. Tutaj troszkę grzebałem i okazało się, że da się to zrobić przez konfigurację Samby. Co ta Samba robi tak ogólnie? Udostępnia różne tam rzeczy, pliki, drukarki i tak dalej. No i w Sambie, zaraz zobaczymy sobie oryginalną konfigurację Samby z tego urządzenia. To nie jest jakby podatność Samby, tylko taki feature w Sambie. Można wykonywać dowolne polecenia z uprawnieniami roota. Konfiguracja Samby jest w katalogu TMP i już tam idę, tylko muszę sobie bezpośrednio wyszerować tego tempa i jeszcze raz dokładnie tym samym trikiem, czyli zapisuję, a tutaj bezczelnie podmieniam katalog na tym razem ten temp, czyli hop, hop, dobra, no i wysyłam, żadnych tutaj nowych rzeczy jakby nie ma. Spróbuję się teraz podłączyć bardziej takim okienkowym FTP-em, żeby to jakoś ładniej było, ładniejsza możliwość edycji. Dobra, podłączamy się. No i tutaj mamy ten katalog TMP, a w środku katalog konfiguracyjny Samby. Jeśli to sobie przeedytuję, to w Sambie mam taką śmieszną rzecz we właściwościach folderu, która się nazywa root preexec. Pre-exec. Czyli pomyślcie sobie, że chcecie sobie po Sambie udostępnić CD-ROMa. No to w pierwszym poleceniu, czy pierwszą to, co muszę zrobić, to zamontować tego CD-ROMa, bo nie wiadomo, czy jest zamontowane. No więc tutaj bym wpisał normalnie montowanie CD-ROMa, a dopiero później folder jest udostępniany. Ja to użyję do tego, żeby sprawdzić, czy da się tutaj wykonywać polecenia w systemie operacyjnym, więc sobie zrobię jednego pinga na mojego Windowsa. Tak, bardziej do testów, czy to w ogóle działa. Aha, IPIC by się przydał. Na wszelki wypadek sprawdźmy, 161, dobra, 161. Jeden ping na mojego Windowsa. 168 tam było? A, 168, dobra, dobra, dzięki. Okej. Dobra, zapisujemy i zaraz będziemy testować, czy to działa. No, żeby testować, to sobie odpalę Wiresharka i tego pinga tutaj będę próbował łapać gdzieś. Czyli robimy capture. Dobra. Oczywiście z filtrem może ICMP na początek. To są jakieś błędy, nimi się nie przejmuję, potrzebuję złapać echo request. No więc teraz ten folder. Po SMB, czyli mamy to w Windowsie. Uwaga, mamy ten volume 1. Jak teraz kliknę, to powinien odpalić się ten ping, czyli dowolne polecenie, które gdzieś tam wcześniej zakodowałem. Odpalam i zobaczcie, że w tym momencie rzeczywiście poszedł
ten echo request. Więc tym sposobem mam możliwość wykonywania dowolnych poleceń jako root, ale to wszystko wymaga, że tutaj lokalnie działam, jakaś samba, muszę mieć konto, no dużo wymagań takich powiedzmy ekstra, ale mogę sobie to urządzenie dalej analizować. I to urządzenie sobie dalej analizowałem i tutaj wam pokażę jeden plik z tego urządzenia, który jest tutaj kluczowy do całej zabawy, mianowicie binarkę HTTPD. W binarce HTTPD ściągniętej tym FTP-em normalnie z tego urządzenia jest zaszyty między innymi taki dziwny URL. I teraz najważniejsza część tego pokazu. Zobaczcie. Kopiuję sobie tego URL-a. Tutaj na Wiresharku, może jeszcze raz to zastartuję. Zrobię sobie dla odmiany filtr TFTP. Nie będę się pytał, do czego to jest, bo pewnie większość z was kojarzy. Tutaj zamykam to okienko. Otwieram jeszcze raz. Zrobiłem to po to, żeby się z tego urządzenia wylogować. Czyli escape. Nie podałeś dobrego loginu i hasła, ale uwaga, wbijam tutaj ten dziwny URL. Pyk. Teraz mi router nie prosi w ogóle żadne logowanie, o dziwo. A tutaj widzimy, że router próbuje się znienacka podłączyć na mojego Windowsa protokołem TFTP. Ja tu w ogóle nie mam serwera TFTP, więc to się to wszystko timeoutuje. I następuje próba wczytania takich plików. Art.ko, jeden plik na razie. Zaraz się to jeszcze timeoutuje z 2-3 linijki. Chwila cierpliwości proszę. I powiem, co się dzieje z tym kolejnym plikiem. To jest najważniejsze tutaj w tej całej zabawie. Nartout. Ten nartout, jeśli jest znaleziony na moim Windowsie, to jest wciągany na router i odpalany z uprawnieniami roota. Więc wystarczy postawić sobie swój serwer TFTP, wrzucić tam jakąś binarkę, która jest czymkolwiek, ten URL, no i to się odpali na urządzeniu. To jest piernik wie co. To jest taki ratunkowy boot routera, czasem Rosjanie, to dziwo, tylko Rosjanie piszą do mnie i proszą o ten nart.out, bo sobie zapomnieli hasła do routera niby. To właśnie jest taki jest mail. Dosłownie. Jak gdyby nigdy nic. Zobaczmy, jak to działa tak finalnie już, żeby nie było, że tutaj hokus pokus i coś tam niby działa. Mam taki plik nart.out przygotowany. Nart.out. To jest binarka w architekturze MIPS, bo na tym pracuje to urządzenie. Jest to skompilowane statycznie, więc nie wymaga to żadnych dodatkowych rzeczy i robi to prostą rzecz. Na porcie 4.2 na routerze to odpala shella z uprawnieniami do roota. No więc zobaczmy, jak to działa w praktyce. O, może to białe tło będzie znowu lepsze. Aha, białe tło było w momencie, jak był crash w kamery i całego tego sprzętu. To jeszcze raz się przełączę. Mówiąc w skrócie, to co teraz zrobię, to po prostu zwykłym, najprostszym getem zrobię tego URL-a z maszyny wirtualnej, na której jest odpowiednio podstawiony ten nart.out. Dobra, logujemy się. Sprawdźmy, czy tam coś na tym porcie 4.2 działa na routerze. The connection refused, nic. A teraz w get na ten dziki adres. Prawdopodobnie teraz się router podłączył do mojej maszyny wirtualnej, ściągnął sobie tego nart.out, bo mam tutaj serwer TFTP. No i zobaczmy, co się ciekawego stało. Tadam, bo mam PS-a, którego odpaliłem, wszystko z uprawnieniami roota. Dowolne tutaj sobie rzeczy absolutnie wykonuje. Jak mi się znudzi, to wyłączam jeszcze raz. No i znowu mam roota. Co ciekawe, ten URL dziwny, o ten, jest w zasadzie taki sam na wszystkie podatne TP-linki, co najwyżej się różni nazwa pliku. No ale to można sobie wykryć za pomocą tego Wiresharka choćby, do czego on tam się próbuje dostać i cześć. Teraz mamy szodana, skanować port 222. Tak, jakbym rzeczywiście... Nawet nie 222, bo to 222, to ja sobie mogę to zmienić na port 2223. Bardziej to bym rzeczywiście wziął shodana i zobaczył, ile jest TP-linków na publicznych adresach IP. Ktoś byłby w stanie oszacować, ile tam może być? Jest bardzo dużo. Ale ile? No, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion? To trochę za dużo. Najbliżej około 200, 300, 400 tysięcy tak naprawdę jest teraz. Może jak będziemy mieć chwilę szczęścia, to zobaczymy. To rzeczywiście słusznie zauważyliście, że jak ktoś chciałby zbudować taki, nie wiem, botnet, czy przejąć hurtowo dużą liczbę urządzeń, to mając taką podatność, a to jest jedna z wielu, sprawdza sobie te pelinki, no 392 tysiące obecnie i potencjalnie może być. Nie, oczywiście nie wszystkie podatne są jeszcze, prawda?
jeden URL i buch. Nie, żadnej finezji tutaj nie ma, jak się jakby zna ten finalny, finalny krok. No tak, ale za to mam 300 tysięcy urządzeń tam za godzinę. No. Dobra, tak na gorąco, czy ktoś się chciałby coś o coś dopytać jeszcze o tego baga z TP-Linkiem? KO to tak, to jest moduł do jądra jakiś tam. Tak, próbuję ładować. Też można by to modułem do jądra zrobić, ale trudniej zrobić moduł do jądra, który daje Shella, niż zwykłą binarkę, która daje Shella. No. Co? Ba. Ja mam pytanko o innych producentów, bo, no bo wiadomo, że też są podatni. Dobra. Ja sam osobiście znam takiego producenta, który nie ma zamiaru spaczować swojego software'u. Jak są inni producenci? Dobra, lećmy szybko na prezentację, bo to było tak naprawdę parę takich praktycznych rzeczy, żeby was trochę rozgrzać. A teraz przelećmy sobie właśnie po innych producentach i po różnych innych ciekawych bugach, już niekoniecznie znalezionych gdzieś tam przeze mnie. Dobra. Kamerka, inna kamerka z 2016 roku, więc to nie jest jakaś tam starość. Tutaj też ktoś lokalnie najpierw dostał Shella na tej kamerze, a później się okazało, to będzie jakby uwaga do was, czy normalne logowanie przez Telnet albo przez SSH stwarza jakieś potencjalne problemy. No wydaje się, że jak mam w miarę proste hasło, spaczowany SSH, spaczowany tam Telnet, w sensie serwer, to powinno być wszystko OK. Natomiast ten koleżka, znajdując dostęp taki lokalny na roota, znalazł podatność SQL Injection w ekranie do logowania na choćby tutaj Telnecie. Więc co on tutaj robi, to wpisuje username apostrof średnik update user set password równa się A, wpisuje bzdurne hasło, teraz wszystkie hasła są już zmienione na A, no i się loguje admin A, no i jest. Przez putty. To nie przez send maila czy przez coś tam, tylko przez putty i przez SQL injection. Dobra, jeśli chodzi o ten świat Internet of Things, no to to też marketingowo wygląda to zazwyczaj pięknie, natomiast ten security wygląda to dosyć hardkorowo i to będzie zaraz odpowiedź a propos tych innych producentów. Takie standardowe urządzenie to jest zazwyczaj, przed chwilką była tym prezentacja, ale powiedzmy, często jest to Linux, jako system operacyjny na jakiejś tam architekturze, jest jakaś administracja do tego, są jakieś aplikacje powiedzmy i jest jakaś obudowa. Czy ta budowa to jest brak obudowy, czy to jest karoseria samochodów, czy lalka, czy cokolwiek innego, to już jest inna sprawa. Na przykładzie takiego gniazdka D-Linka, tutaj marketing powiedział, let the smart plug worry about the unexpected, a tak naprawdę najbardziej unexpected na tym gniazdku było to, że dało się zrobić Shella bez uwierzytelnienia, no tutaj konkretnie jakby exploit i jakby całe badanie. Inny przykład a propos innych urządzeń, routery Netgear czy Netgear, mają wiele tam nagród, na przykład Editor's Choice od tam pcmag.com. Ja to nazywam i wiele osób to nazywa Hacker's Choice, dlatego że mają mega dużo takich hardkorowych bugów. Najprostszy bug, jaki może być, wpisujemy adres IP routera, CGI bin, średnik i polecenie, które się wykonuje bez uwierzytelnienia z uprawnieniami roota. Inny ciekawy bug, to świeży, to jest końcówka 2016, to nie jest nic starego. Inny bug, apply CGI znajdujemy w tym panelu webowym, no ale apply CGI wymaga uwierzytelnienia, więc taki sam request zamieniamy na apply podkreślenie note, a no out.cgi i działa bez uwierzytelnienia. Netgear generalnie się podrapał po głowie, gdzieś tam w Stanach zaczęli go kopać, w sensie jakieś tam pozwy mu wyrzucać i tak dalej, więc ogłosili bug bounty. I teraz obecnie za takie krytyczne bugi płacą bodaj do 10 tysięcy dolarów per bug. Także w sumie jest to chyba jedyny z takich producentów domowych, gdzie można jeszcze sporo kasy zarobić na bugach. Dobra, to zrobimy, jeśli nam starczy czasu, takie podatności na świeżych TP-Linkach z 2016, które gdzieś tam mi się udało znaleźć. Ultra banalne, proste do wykorzystania. Załatane od niedawna. Patrzę, co byśmy tutaj powiedzieli sobie. Dobra, taka ciekawostka może. W 2016 pękł taki news, że TP-Link zapomniał odnowić domeny tplinklogin.net. No bo to jest taka domena, że nietechniczny użytkownik wpisuje i zawsze trafia w adres routera. No i teraz jak ktoś tam przejął tą domenę, mógł wpisać inny adres IP, no wiadomo. No ale mając te różne gadżety na TP-Linkach, przeanalizowałem sobie to troszeczkę dokładniej i stwierdziłem, że działa to inaczej niż te media wszystkie opisują. Żeby to potwierdzić tak na 100%, nie mając powiedzmy nawet tych bugów lokalnych, które pokazywałem przed chwilą, spróbowałem pobrać sobie kilka firmware'ów TP-Linka, a zanim powiem, co w tych firmware'ach TP-Linka było, dwa słowa o takich katalogach .svn, .git,
Ktoś kojarzy, z czym się to może wiązać, jak takie katalogi znajdziemy gdzieś tam na jakimś web serwerze? No, deweloperzy to wrzucają, czasem można sorsy przez to czytać aplikacji, zapomniałem tego usunąć, powinno to się usunąć. Co to ma? Ukryte, no, co ma to wspólnego z firmwarem TP-Linka? Tu żadnych webowych rzeczy nie ma. Pełna historia, wszystko i tak dalej. Więc ściągnąłem sobie jeden z firmwareów, rozpakowałem go, zrobiłem finda, a tutaj znienacka oni w tym firmwareze zostawili te katalogi .svn. A tam na przykład źródła tego ich własnego modułu do jądra, który robi ten trik z obsługą tej domeny TP-Link login bodajże net. No i źródła tego modułu wyglądają mniej więcej tak, jakieś tam fajne chińskie komentarze też są. No można sobie to też elegancko przeanalizować i zobaczyć, jak to działa. TP-Link w skrócie przechwytuje dowolne zapytanie DNS, które idzie na zewnątrz i patrzy, czy tam nie jest ten TP-Link login net. Jak jest, no to w sumie odpowiada swoim adresem IP. Więc w skrócie to w ogóle nie idzie do tego DNS-a takiego normalnego. Więc przejęcie jego za bardzo niewiele daje. To jest też fajna rzecz, mianowicie można sobie znaleźć kilka bugów, jak już się ma źródła do jądra, do kernela. Szukanie bugów, takich na przykład jak zrobić zapytanie DNS, które zrobi buffer overflow na TP-Linku i mamy wykonanie kodu w systemie operacyjnym. Mając źródła, no to bajka, żeby czegoś takiego szukać. Dobra, lećmy dalej. Znowu 2016, kamery dostępne w internecie, w masowych ilościach, najrozmaitsze różne dziwne rzeczy. Jak ktoś chce sobie to poszukać, to polecam taki serwis na szybko, który się nazywa insecam.org. I tutaj można wybrać sobie konkretne miejsce, które chcemy, kuchnia, bar i tak dalej. Na żywo są to zazwyczaj obrazy. Tutaj panowie się uwijają. Tu ktoś chyba zhakował tą kamerkę już wcześniej i wrzucił jakiś brzydki obrazek. Jest też trochę z Polski, no można sobie po krajach to filtrować, bo zobaczymy, może to była kuchnia akurat i kebab. No dobra, tylko tak zaznaczam, żeby sobie to ewentualnie po tej prezentacji zobaczyć. Insecam. Za żywo różne tam kamerki. W tym szodanie, które przed chwilą, bo tam pani kroi kebaba właśnie. A w tym szodanie, o którym była mowa, też odpowiednio są filtry, które na żywo potrafią wyszukiwać takie zabezpieczone, niezabezpieczone kamery. Często to są kamery w sklepach, które są na pinpad, gdzie wpisujemy numer kart kredytowych. No, różne ciekawe historie można tam znaleźć. Dobra, czy ktoś wie, co to jest? To jest krówka rzeczywiście. I to jest autentyczna krówka, która została znaleziona przez kogoś na takim urządzeniu DVR, czyli coś, co nagrywa feedy z kamer no do późniejszej jakiejś tam analizy. Jak ktoś zobaczył krówkę na takim urządzeniu, na domyślnym firmwareze, to stwierdził, że bezpieczeństwo tego musi być takie kruche, bym powiedział. No i rzeczywiście krótkie poszukiwania, może zoomuję, i się okazało, że takie urządzenie, taki DVR, można, nie wiem, czy to się zhakować się nazywa, czy po prostu tam, nie wiem, co zrobić, wejść. Wystarczy pisać shell, pytajnik, polecenie i się to odpala bez uwierzytelnienia z uprawnieniami roota. Taka w miarę świeża jeszcze podatność. Policyjne kamery. Tu znów z kolei ktoś wykrył, że z fabryki przyszły takie kamery, które rejestrują interwencje policjantów. W Polsce nie wiem, czy to jest, chyba jeszcze nie, ale w Stanach jest to popularne, żeby później dochodzić, czy była dobra interwencja, czy nie. Okazało się, że taka kamera już była domyślnie zainfekowana konfikerem. Jak ona przychodziła z fabryki, jak ją włożyli do LAN-u, to ten robak zaczynał atakować inne systemy w LAN-ie. Można powiedzieć, że taki policjant już miał tego wirusa na sobie standardowo. Jeep, to pewnie słyszeliście wiele razy o tym Jeepie, to jest taka najbardziej słynna rzecz, jeśli chodzi o hakowanie samochodów. Dwa słowa techniczne, jak to ci kolesie zrobili. W skrócie chodziło o to, że zupełnie z internetu, bez żadnych wymagań dodatkowych, można było sterować wszystkim w samochodzie. Hamulce, wycieraczki, absolutnie wszystko. O co tutaj chodziło? Ci kolesie zaczęli sobie analizę od czegoś takiego, że no, w takich nowoczesnych samochodach mamy kartę GSM-ową wrzuconą. Z tej karty można sobie wyrzucić hotspota na przykład, żeby dać pasażerowi dostęp do internetu. No i zwykłym Nmapem przeskanowali sobie adres IP takiego samochodu. Okazało się, że tam jest na przykład port 6667. Ktoś pewnie z was to skojarzył jako serwer IRCA. Gdzieś tam sobie ktoś postawił, ale nie. To nie jest na szczęście serwer IRCA. Okazało się, że to jest usługa DBAS, mniejsza z tym, co ona robi. W każdym razie dostępna jest bez uwierzytelnienia i w kilku linijkach, mniejsza z tym, co te linijki robią, to jest kilka linijek w Pythonie, można tutaj dostać uprawnienie na systemie operacyjnym bez uwierzytelnienia, na razie na takim systemie audio, czyli można wysuwać płytę CD, radio na fulla, no takie bardziej zabawne rzeczy. Jak się tam dostać z internetu, bo to na razie tym lokalnym hotspotem? Otóż się okazało, że ten sam port 6667 dostępny jest też na publicznym adresie IP samochodu. Nie ma tam żadnego firewalla. I jak ci kolesie sobie skanowali przestrzenie adresowe, gdzie spodziewali się tych samochodów, to największym problemem było to, że mamy tutaj samochód, tego Jeepa,
i nie wiem, który adres IP jest tego akurat Jeepa. No nie zapukam do szybki, nie powiem, drogi panie, powiedz mi, jaki masz adres IP. Więc zrobili to tak, że włączyli moduł GPS i tym modułem GPS sprawdzali, gdzie jest dany samochód o danym IP-ku, widzieli, że ten jest tutaj, okej, mam IP-ka. Jak się teraz dostać do funkcji sterowania samochodem? No to tak, jesteśmy tutaj, na tym systemie do multimediów z internetu. Tu jest sieć CAN, która steruje tymi kluczowymi funkcjami samochodu i teoretycznie to powinno być fizycznie odseparowane, no ale oszczędności wiadome. I jest tutaj taki jeden komponent V850, który to niby separuje i on jest w zasadzie bardzo bezpieczny poza jednym małym wyjątkiem. I tym jednym wyjątkiem była podatność, która umożliwiała zmianę firmware'u na tym urządzeniu bez uwierzytelnienia. Więc zmienili sobie firmware, puścili tą komunikację, no i bach, już mogę sterować wszystkim. Tak to historycznie wyglądało. To był Jeep, zobaczmy na Nissana z kolei. Znowu, nowoczesne samochody można aplikacją sterować, włączać, wyłączać klimatyzację, sprawdzać stan naładowania baterii, no takie w miarę fajne rzeczy. No i teraz ktoś sobie tę aplikację przeanalizował i okazuje się, że ona działa w taki trochę dziwny sposób. Czyli komunikuje się nie do auta, tylko komunikuje się do API producenta, a to API producenta się komunikuje dopiero z samochodem. No i request do tego API wygląda mniej więcej tak jak tutaj. Adres producenta, coś tam, coś tam, coś tam. No na przykład status baterii, jaki jest tam, albo włącz klimatyzację, albo coś tam jeszcze innego. Problemem tutaj w tym requestie jest to, że jedyną rzecz, która uwierzytelnia ten request, jest numer VIN samochodu, który jest wydrukowany na samochodzie. I to są takie kolejne numery. Mam jeden, dodam jedynkę, to mam kolejny. Więc jeden koleś tutaj sobie siedział w Australii, drugi w Wielkiej Brytanii, jeden tam coś odpalał na tym samochodzie tego drugiego. Tego typu zabawy. Dobra, to być może też słyszeliście bardziej jakby konkretnie o co chodziło w tej takiej aferze kluczykowej. Masę samochodów tutaj było podatnych, czy jest. Trzymane to było przez rok mniej więcej w tajemnicy po uzgodnieniu z producentem, no, żeby to za szybko nie wyszło. Rok minął, no i to opublikowali. Mianowicie normalne otworzenie samochodu wygląda tak bezprzewodowo, mniej więcej tak. Mamy kluczyk. Na kluczyku mamy zaszyty tak, ID kluczyka, czy tam ID samochodu. Mamy zaszyty klucz kryptograficzny, który zaszyfruje mi tę komunikację na radiu. No i mamy trzecią rzecz, czyli ostatni numer otwarcia. I teraz jak otwieramy kolejny raz, to numer otwarcia się zwiększa o 1. Szyfrowane jest to, czyli ten numer z ID-kiem klucza, no i wysyłane do samochodu. Samochód ma ten sam klucz po drugiej stronie, no i sobie to odszyfruje. Porównuje to z licznikiem aktualnym, jak to się wszystko tam zgadza, no to otwiera. Problemem tutaj było to, że był jeden klucz kryptograficzny zaszyty we wszystkich samochodach. Mam Volkswagena, to we wszystkich Volkswagenach danego typu ten sam klucz kryptograficzny. Więc to sobie odzyskał ten klucz kryptograficzny swojego wozu i w zasadzie zobaczcie, że jest wszystko potrzebne, żeby zrobić atak. Czyli ktoś otwiera mi samochód, ja teraz nasłuchuję na radiu, nagrywam to, deszyfruję to, bo mam klucz deszyfrujący, widzę ten numer ostatniego otwarcia, widzę numer kluczyka, więc za chwilę wysyłam jeszcze raz komunikację, otwórz się w samochodzie. Czyli dodaję do numeru 1, mam ID kluczyka, zaszyfrowuję to moim kluczem, no i samochód się otwiera. Samochód by go nigdy nie odebrał, więc nie by się nie zmienił, a następnie go powtórzyli. Wiesz co, to tam jest, tak w szczegółach to można by długo opowiadać, tych schematów nie jest tylko jeden, tylko jest ich tam 4 takie standardowe i oni dokładnie pokazują w tej pracy badawczej, to jest na najlepiej sobie to możesz znaleźć, na googlać Securac Audi i oni pokazują dokładnie te 4 schematy, jak je tam zaatakować i jak to wygląda, bardzo dokładnie. Jakaś awaria może być, tak. No. Dobra, lećmy dalej, bo czas nas goni. Dwa słowa o botnetach. Niektórzy mówią, że te botnety zaczęły już atakować jakiś czas temu no z lodówek na przykład, czyli przyjęta lodówka w botnecie atakuje DDoS-ami. Inny przykład w miarę świeży w raporcie Verizonu, bardzo świeżym, jest taki case pokazany z uniwersytetu, który się do niej zgłosił, że przejęli im sieć takimi maszynami z różnymi napojami i ta sieć atakowała, wysyła jakieś tam zapytania DNS gdzieś tam dalej. Klimatyzator przejęty też przez jakiś tam botnet.
No generalnie takim największym, tu się można śmiać, te TP-Linki, te kilkaset tysięcy urządzeń, no takie śmieszne, no śmieszne, nieśmieszne, dlatego kto ma przejęty, to może nie, ale jeśli chodzi o taką dużą infrastrukturę, to takie botnety składające się z urządzeń sieciowych, głównie z przejętych kamer, co ciekawe właśnie. Kamera jest takim specyficznym urządzeniem, że dużo ludzi je udostępnia na zewnątrz, no bo chcemy widzieć, co na tej kamerze jest. No więc łatwo stosunkowo też dużo takich urządzeń namierzyć. Jeden z botnetów, mianowicie Mirai, wykonał chyba największy w historii atak, taki realny, zbadany DDoS na koniec 2016. 620 gigabitów ruchu, później na OVH było to około 800 gigabitów, natomiast koleś z OVH po tej analizie stwierdzi, że spokojnie 1,5 terabita to taki botnet jest w stanie wyciągnąć. Jeśli chodzi o infekcje w Polsce, cały czas jest tego bardzo dużo. Na całym świecie jest tego bardzo dużo, czyli zaatakowanych systemów tym Mirajem, które cały czas gdzieś tam atakują. Na świecie w miarę to widać, że jest równomierne. Może tutaj jest większy nacisk ewentualnie w tym rejonie, chociaż w Europie też sporo. Może tam więcej kamer jest. Historycznie wyglądało to tak, że najpierw zanalizowano binarkę tego botnetu, bardzo dokładna analiza. Później się okazało, że niestety ta praca była może nie na nic, ale ktoś udostępnił publicznie source'y do tego botnetu. Okazało się, że na przykład ten botnet walczy z innymi botnetami, czyli jak wykryje coś tam, to usuwa i zostawia tylko siebie. Ma możliwość dedosowania no, w różny sposób, zwykła komunikacja sieciowa, komunikacja HTTP, no absolutnie wszystko. Tutaj widać przykładowe hasła, które próbuje ten botnet w celu jakby przejęcia kolejnych urządzeń. Głównie to są kamery, ale są też jakieś drukarki, routery, w ten sposób, wyciągnięte z source'a. To może przejdźmy trochę dalej. Tu przykładowy slajd, też w miarę świeży z OVH, gdzie też oni analizowali jeden, z OVH, z Cloudflare'a, gdzie też analizowali jeden z ataków. Tutaj ta skala jest w milionach requestów HTTP na sekundę. To dochodzi mniej więcej 1,5, około 1,5 miliona requestów HTTP na sekundę. To pomyślcie, że macie taki ruch HTTP albo HTTPS jeszcze gorzej, 1,5 miliona requestów HTTPS na sekundę z całego świata o różnej charakterystyce. Jak to w ogóle zblokować? Jak na przykład rozróżnić to, że to jest atak, a nie to jest zwykły ruch kliencki, bo na przykład radio coś tam o nas powiedziało i tutaj dużo ludzi przez HTTPS-a wchodzi. Nie ma moim zdaniem na to niestety dobrego pomysłu. Przypominam, grubość ataku do 1,5 terabita na sekundę. Dobra, no i tak kolesie sobie postanowili przetestować ten botnet na takiej firmie DYN. DYN to jest firma w Stanach, która zapewnia takiego stabilnego, odpornego na DDoS-a DNS-a. No nie działa DNS, nie działa na usługi, nie fajnie. Korzystają z nich, no nie wiem, Amazon, Reddit, Netflix, PSN, no dużo takich znanych firm. No i stwierdzili, dobra, zobaczymy, czy da się ich wyłożyć. No i odpalili tego Miraja. I rzeczywiście w Stanach bardzo dużo usług przestało działać. Cała ta infrastruktura tego DYN-a po prostu padła. O tyle to może się okazało skuteczne, nieskuteczne, że około jednego dnia zająłem zwalczenie tego incydentu, czyli dosyć szybko. No ale jeden dzień, jak nie działa Amazon, słabo. Później się okazało, to może tych szczegółów nie będę pokazywał, później się na przykład okazało, że jedna z chińskich firm wysłała wezwanie do klientów jakichś tam kamer w Stanach, żeby te kamery odesłali do producenta, oni je spatchują i już będą wtedy dobre. Bo nie da się tego spatchować tak, że sami sobie klienci zrobią. Dobra. Zbliżamy się powolutku do końca. Lalka Barbie, jak być może wiecie, składa się z Linuxa i z lalki Barbie takiej normalnej. Po co tak? No po to, że dziecko mówi do tej lalki, Linux nam to przetwarza, wysyła do chmury, w chmurze odpowiadają i lalka tam odpowiada. No i jakiś koleżka sobie tą lalkę trochę rozebrał. Z ubrań też, jak widać. Wpiął się do portu tam diagnostycznego, znalazł jakieś bugi i pokazał, jak da się przejąć takie urządzenie. To jest w miarę stara rzecz z 2015, ale teraz dwie rzeczy w miarę nowe. Z końca lutego w Niemczech się pokazała taka, powiedzmy, oficjalna akcja, że kreślili lalkę, która się nazywa Kyle, jako tam Versteckte Spionagegeräte, czyli ukryte takie urządzenie szpiegowskie. A w Niemczech jest bardzo restrykcyjne prawo, jeśli chodzi o takie różne ukryte urządzenia szpiegowskie. Mają co na tym przewrażliwieni i można dostać za to po prostu 2 lata więzienia. I jest oficjalny urząd napisał rekomendację, że rodzice powinni zniszczyć tą lalkę, bo inaczej się narażają tutaj na właśnie ten paragraf. Kolejna akcja, baza użytkowników, jeszcze świeższa. Cloud Pets to jest coś, co działa w ten sposób, że no są rodzice, jest to dziecko, ma tego misia i ten miś może wysyłać głos w dwie strony, albo w tą, albo w tą. Komunikuje się tam z rodzicami, no jest fajnie. Problem w tym, że się okazało, że baza użytkowników tego misia dostępna jest publicznie w internecie w bazie Mongo, bez żadnego uwierzytelnienia,
Po pierwsze profile użytkowników, po drugie linki do nagrań głosu. A te nagrania głosu były trzymane w Amazonie też bez żadnego absolutnie uwierzytelnienia. Czyli można było sobie po prostu posłuchać. O dziwo, ta baza była też wcześniej, czyli w styczniu, w grudniu przejmowana przez ransomware'y. Czyli ransomware'y namierzały to Mongo, blokowały tę bazę, no i jakoś tam ci producenci tego urządzenia tę bazę przywrócili, no ale nie pomyśleli w ogóle, że może być taki mały problemik. Dobra, to może sobie te inteligentne strzelby może odpuśćmy. Jeśli chodzi o ochronę, to jeśli miałbym wam polecić kilka punktów, to przede wszystkim nie wystawiać żadnych urządzeń na publicznych adresach IP, aktywizować firmę, jeśli on jest dostępny. Jak ktoś chce więcej takich szczegółowych informacji, to ewentualnie ta checklista. Są też rekomendacje z US Certu, takie powiedzmy z 30 punktów w miarę konkretnych, co tam zrobić. Część jest sensowna, część jest taka trochę z czapki. Na przykład kupować urządzenia od firm, które mają taką dobrą reputację związaną z bezpieczeństwem. No to ja takich nie znam. Ja takich nie znam na przykład. Też Bruce Schneier zebrał tutaj niedawno taką dużą listę rozmaitych dokumentacji, dobrych praktyk, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo IoT, także jakby ktoś chciał, to ewentualnie może sobie to znaleźć. Kolejna rzecz, którą polecam sobie sprawdzić na swoim adresie IP, na przykład publicznym. Wchodzimy na taką stronę i jest informacja, czy jesteśmy na Shodanie, czy nie jesteśmy na Shodanie. Jak się ma baza, która jest dostępna z internetu? To znaczy? W Shodanie, tu jest są dwa jakby kroki. Po pierwsze sprawdzenie, czy jesteśmy na Shodanie, czy nie. Good news, nie jesteśmy. Ale jest taki deep scan. I ten deep scan jest tam taki z warningiem, że jeśli coś będzie rzeczywiście na twoim publicznym adresie IP, to Shodan się dowie, czyli się wszyscy dowiedzą. I rób to ostrożnie. Także rzeczywiście uwaga. Dobra, no to może jeszcze te rzeczywiście książki na koniec do wygrania, plus jakieś tam pytania jeszcze, jak ktoś będzie miał. Zapraszam też do Community Cornera, tam mogę więcej rzeczy pokazać. Można też będzie tam wygrać więcej książek, mamy taki mały konkurs, rozwiązanie o 13 dzisiaj, 13.10, także ewentualnie zapraszam. Jak ktoś by się poczuł też, że chce się doszkolić z tego typu tematów różnych, czy z IoT, czy bardziej z sieciowych takich rzeczy związanych z bezpieczeństwem warsztatowym, to też dziś zapraszam wygooglać mnie. Dobra, ten konkurs. Mamy jeszcze jedną koszulkę i dwie książki. Ten First Tech, też Pion Gerete, pamiętacie, ktoś nazywała ta lalka? Kylie, to tutaj kolega powiedział. To zapraszam po może książkę. To możesz sobie wybrać jedną z tych trzech, żeby nie uszczęśliwiać na siłę. Dobra. Jakieś kolejne pytanie. Czy ktoś pamięta w TP-Linku nazwę, to ręka do góry, jak ktoś będzie wiedział, nazwę tego pliku, który przez TFTP jest ściągany? To tu kolega z przodu. Nerd out, dobra. To może też książka. To tam z tyłu też się szybko koledzy zgłosili, to może jeszcze jedna książka niech będzie. To sobie wybierz, możesz tam dalej podać. Tak, jak mocno, to pamiętam. Podać jeszcze? Tam z tyłu koledzy. To kolega, który się zgłosił, też zapraszam do Community Cornera, to też dam jakąś książkę. Kolega Fratka. Dobra, i na koszulkę jeszcze jedno, jakieś jedno pytanie. Mieliśmy tego TP-Linka. A jakie ja narzędzie wykorzystywałem na tej kamerze, żeby się zdalnie dostać na ruta? To Burp Suite, ale chodziło mi o Netcata. To nie wiem, kto powiedział pierwszy Netcata, to może... Masz koszulkę, dobra. Jakiego ja tam portu używałem? O, tu kolega chyba pierwszy słyszałem, tak?